30. Jedni się jej boją, inni uważają, że wiek to tylko liczba. A ja jestem ciekawa, jak jest u Was. Kilka dni temu świętowałam swoje 31. urodziny. Oznacza to, że już od ponad roku nastąpiła u mnie zmiana kodu z trójką z przodu. Oznacza to też, że już od ponad roku mogę pełnoprawnie oglądać memy na temat 30, których jest całkiem sporo i które mnie osobiście bardzo śmieszą, bo uważam, że są w punkt i mogę się z nimi utożsamić. Przyznam się, że ja raczej należę do osób, dla których wiek to tylko cyfra. Ale pamiętam, że na kilka tygodni przed moimi 30 urodzinami pojawił się we mnie jakiś dziwny niepokój, którego przez dłuższy czas nie mogłam zdiagnozować. Później dotarło do mnie, że najprawdopodobniej jest to związane z moimi zbliżającymi się urodzinami, więc przysiadłam i, jak to ja, zaczęłam wszystko analizować. Jestem człowiekiem, który uwielbia robić listy, jak już może zauważyliście w poprzednich odcinkach, i za każdym razem, kiedy mam jakiś dylemat, albo kiedy po prostu czuję, że muszę coś z siebie wyrzucić i oczyścić głowę, przelewam to na papier. I tak też było w tamtej sytuacji. Okazało się więc, że ten niepokój wynikał z tego, że gdzieś podświadomie myślałam, że po 30 nastąpi jakaś rewolucja w moim życiu i że jego wiele aspektów ulegnie zmianom, co tak naprawdę nigdy się nie wydarzyło. Doszłam wtedy do wniosku, że nie ma co się martwić na zapas czymś, co może się wydarzyć, albo tym, co może się nie wydarzyć, i postanowiłam poszukać pozytywnych stron bycia 30-latką. Teraz, po roku czasu, odkąd tę listę stworzyłam, wpadła mi ona znowu w ręce, więc zdecydowałam, że trochę ją odświeżę i poruszę ten temat w formie podcastu. I słuchajcie, będzie to lista tylko pozytywnych rzeczy. Rzeczy, które może niekoniecznie zmieniają się po 30, ale których świadomość istnienia ja okryłam właśnie w tym wieku. Numer 1. Nauczyłam się przyjmować komplementy. Może to Was śmieszyć, ale dla mnie nauczenie się przyjmowania komplementów to naprawdę ogromny postęp. Ja nigdy, ale absolutnie nigdy nie potrafiłam przyjmować komplementów. Sprawiały one, że czułam się nieswojo, nie wiedziałam po prostu, jak na nie zareagować. No bo co, powiem dzięki i wtedy wszyscy pomyślą, że jestem jakaś zadufana w sobie albo mało skromna, że rodzice mnie źle wychowali, sąsiedzi będą gadać, a dziadkowie zaczną się przewracać w grobie i w ogóle świat się zawali. Dlatego też za każdym razem, kiedy ktoś powiedział mi komplement, na przykład, że mam fajną fryzurę po wizycie u fryzjera albo jakiś fajny nowy ciuch, ja zawsze umniejszałam wartość tych komplementów i robiłam jakieś głupie komentarze typu: serio tak myślisz? No nie wiem. Ja uważam, że ta sukienka jest taka sobie. I to nie wszystko, bo ja później jeszcze potrafiłam analizować całą tę sytuację tylko po to, aby na koniec dojść do wniosku, że ta osoba na pewno darła ze mnie łacha i że na pewno nie miała nic miłego na myśli, a ja głupia po prostu uwierzyłam w jej dobre intencje. I czajcie, jakie to było zryte? Bo ja teraz rozumiem, że to nie było normalne. Droga do akceptacji komplementów rozpoczęła się u mnie chyba, kiedy byłam w Stanach, bo tam komplementy są normą i wszyscy sypią nimi jak z rękawa, więc do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Tam możesz pójść do sklepu i ktoś ci powie, że masz fajne buty. Pójdziesz do restauracji i ktoś ci powie, że masz świetny tatuaż. Pójdziesz na spacer i nieznajoma osoba cię zaczepi, żeby ci powiedzieć, że masz fajną sukienkę. Generalnie to Amerykanie są bardzo otwarci na small talki, a takie bezpośrednie komplementowanie nieznajomych osób jest tam raczej na porządku dziennym. I na początku pamiętam, że było mi tak nieswojo i niezręcznie, kiedy po raz pierwszy jakaś obca kobieta zaczepiła mnie w sklepie tylko po to, żeby mi powiedzieć, że mam ładną sukienkę. Do tej pory to pamiętam. I wtedy do końca nie wiedziałam, jak się zachować, bo byłam tak zaskoczona, więc w całym tym szoku połknęłam własny język, powiedziałam thank you, spaliłam buraka i na pewno gdzieś uciekłam między półki. Na szczęście z każdym kolejnym razem było już lepiej. A z uwagi na to, że te komplementy w Stanach pojawiają się często, bo taka natura Amerykanów, to nie tylko nauczyłam się jej przyjmować, ale też dzielić się komplementami z nieznajomymi. Dlatego teraz, jak ktoś mi powie coś miłego, ja już nie szukam sposobu, żeby umniejszyć wartość tego komplementu, tylko po prostu za niego dziękuję. I nie jest mi głupio i uważam, że to uczucie jest naprawdę super, dlatego polecam. Okej, kolejną super rzeczą związaną z 30, a przynajmniej u mnie,
bo wierzę, że wielu z was nabyło tę umiejętność już wcześniej. Ja nie, przyznaję się do tego. Okej, kolejną rzeczą jest to, że bezwstydnie przyznaję się do tego, że lubię spędzać swój czas wolny w domu. Słowem wstępu, jak już wiecie, mam 31 lat i nie ukrywam, że moje szalone lata studenckie już dawno odeszły w niepamięć, podobnie jak zapasy energii o godzinie 21 w piątek wieczorem. I teraz naprawdę potrzeba wojska, żeby mnie wyciągnąć z domu na jakiś social gathering. Po prostu lubię spędzać swój czas wolny chillując, czytając książki, oglądając Netflixa, scrollując social media. I kiedyś wstydziłam się tego, bo uważałam, że świadczy to o mnie, że jestem nudna. Miałam jakieś błędne przekonanie, że z uwagi na to, że jestem młoda, to powinnam robić to, czego oczekuje się od ludzi w moim wieku, czyli spotykać się ze znajomymi, chodzić do restauracji, chodzić na koncerty, czy po prostu spędzać swój wolny czas w jakiś inny, bardziej aktywny sposób. I przez pewien czas faktycznie tak robiłam, często wbrew sobie. Ignorowałam potrzeby mojego wewnętrznego ja, które bardzo chciało zostać w domu i nic nie robić. A ja z obawy przed byciem nudną, nie wiem w sumie, czy w swoim własnym mniemaniu, czy w mniemaniu innych osób, ja szłam na kolejne spotkanie towarzyskie. Na szczęście w pewnym momencie zmądrzałam i doszłam do wniosku, że to w ogóle nie trzyma się kupy, bo tak naprawdę unieszczęśliwiłam tylko samą siebie i że przyszedł czas, żebym zrozumiała, że nie wszyscy są tacy, wiecie, outgoing. Że fakt, że są osoby, które ładują swoje baterie spotkaniami towarzyskimi, ale że są też tacy, którzy do szczęścia potrzebują spokoju, piżamy, świeczki, książki i że ja już nigdy nie będę należała z powrotem do tej pierwszej grupy. I mimo tego, że zrozumiałam pewne rzeczy, to na początku trochę chyba było mi przykro, że nie jestem już taka cool. I też nie chciałam wydawać się nudna w oczach innych, więc wymyślałam jakieś wymówki, żeby się wymigać od spotkań towarzyskich. Na przykład, że mam plany z chłopakiem, albo że idę do kina, albo że muszę pracować. No a teraz, kiedy o tym pomyślę, to cieszę się, że to jest kolejna rzecz, z której wyrosłam. Bo o ile wygodniej jest po prostu pokazać swoje prawdziwe oblicze i powiedzieć prawdę. Serio. Uważam, że to jest na maksa wyzwalające, kiedy na propozycję wspólnego wyjścia na miasto, zamiast na prędce szukać wymówki i stresować się swoją odpowiedzią, ja po prostu mówię, dzięki, ale tym razem mam ochotę pochillować w domu. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że moi znajomi nauczyli się już, że nie jestem party animal i absolutnie nie czują się urażeni, że zamiast nich wybieram towarzystwo książki lub Netflixa. I nie uważają też, że jestem nudna. Także to jest super. 10 na 10. Polecam spróbować. Kolejną rzeczą jest akceptacja rzeczy, których nie zmienię. Od razu zaznaczę, że nie mówię tutaj o pracy nad własnym charakterem albo jakimiś innymi aspektami swojego życia, bo uważam, że zawsze fajnie jest się rozwijać i jeżeli coś sprawi, że mogę się stać lepszą wersją samej siebie, no to chyba fajnie do tego dążyć. Mi chodzi o takie małe rzeczy, które niby są nieistotne, ale gdzieś tam zawsze podświadomie marzyłam o tym, żeby uległy zmianie. I u mnie przez całe życie takimi rzeczami było to, że nie lubię cebuli, a chciałabym ją polubić i nie lubię gotować, a chciałabym to lubić. Słuchajcie, ja nie zliczę, ile razy próbowałam się przekonać do tej przeklętej cebuli w różnych formach, bo akceptuję tylko cebulowe chipsy. I wiem, że moje życie byłoby o wiele łatwiejsze, gdybym tę cebulę lubiła. Nie musiałabym za każdym razem w restauracji pytać się, a przepraszam, czy to ma cebulę? Albo stresować się, że ktoś mi przyniesie jedzenie z cebulą, że później ja będę musiała je odesłać i że kelner albo kucharz naplują mi do talerza. To są moje prawdziwe obawy za każdym razem. Nie musiałabym też wybrzydzać w gościach u kogoś w domu, kto przygotował jakiś super posiłek, a ja odmawiam i nie jem, bo tam jest cebula. No to jest głupie uczucie. Kto nie lubi cebuli, ten pewnie wie, jak się czuje. Ja wielokrotnie do tej cebuli próbowałam się przekonać, ale wiem, już wiem, że to się nigdy nie zmieni i to jest okej. I że ja mam prawo nie lubić tej cebuli, bo jedni nie lubią pomidorów, inni nie lubią koloru różowego, a ja po prostu nie lubię cebuli. Czego jeszcze nie lubię, to nie lubię gotować. Po prostu nie lubię i już.
I to nawet nie chodzi o to, że ja nie potrafię gotować, bo czasami najdzie mnie ochota i coś upichcę i smakuje całkiem spoko. Może nie wygląda, ale smakuje, bo o to w tym chodzi. Dla mnie gotowanie to jest po prostu strata czasu, którego nie odzyskam i taka przykra powinność. Przez pewien czas nawet się tym torturowałam i robiłam sobie jedzenie do pracy, ale byłam nieszczęśliwa, bo kończyłam wtedy pracę o 18. Byłam w domu około 19, byłam głodna, musiałam sobie coś odgrzać, zjeść. Później musiałam przygotować jedzenie na dzień kolejny i posprzątać. I co? I godzina 21, a ja muszę wziąć prysznic i spać. I co? I dnia nie było, dzień stracony. Totalnie nie jara mnie nic, co jest związane z gotowaniem. Obieranie, krojenie, mieszanie, doprawianie, nic. A już na pewno nie lubię sprzątania tego całego bałaganu po gotowaniu, bo zawsze, bez względu na to, jak bardzo się staram, to wychodzi tak, że kończę z obiadem i stertą garów. Nawet kiedy staram się zmywać wszystko, wiecie, w trakcie gotowania. No, później oczywiście nie chcę jeść bałaganie, więc staram się to ogarnąć, ale wtedy kończę z zimnym jedzeniem, które nie daje mi żadnej satysfakcji. A czy może być coś gorszego niż jedzenie, które nie daje ci satysfakcji? Nie sądzę. No i teraz czuję się taka wyzwolona, bo zdałam sobie sprawę, że wcale nie muszę lubić gotować i nie muszę się zmuszać, żeby to robić. I to też jest okej. Dobra, idziemy dalej. Kolejną rzeczą, z której zdałam sobie sprawę, jest to, że w tym wieku nie wstydzę się siebie z przeszłości. Uwaga, wyznanie. W gimnazjum byłam ogromną fanką Tokyo Hotel i marzyłam, żeby Bill w przyszłości został moim mężem. Miałam ogromny plakat z niemieckiej gazety Bravo, którą wtedy z Niemiec przywoził mi tata. Miałam też ich płytę i znałam prawie wszystkie piosenki na pamięć, a do tej pory mogę zaśpiewać refren piosenki Dusz Demon Sun. Oczywiście, kiedy byłam starsza, kiedy poszłam do liceum, nikomu się nie przyznawałam do tej mojej miłości z przeszłości, mimo że mój pamiętnik z tamtych lat nadal pamięta i nadal jest cały w zdjęciach Tokyo Hotel i w serduszkach namalowanych obok zdjęcia Billa. No, ale nikt o tym nie wiedział, bo wtedy słuchanie Tokyo Hotel to była siara, a wszyscy w liceum czy później na studiach od zawsze, mam wrażenie, słuchali jakieś na maksa niszowe i alternatywnej muzy. I oni nie zniżyliby się do poziomu Tokyo Hotel, bo oni byli hipsterami i wręcz grzechem było przyznanie się, że ja jestem mainstreamowa na maksa i najbardziej w ucho pada mi komercyjna muza z Eski. Teraz w ogóle nie obchodzi mnie, czy ktoś mnie wyśmieje, że byłam największą na świecie fanką Tokyo Hotel, albo że słuchałam ich troje ze dziecka, albo że oglądałam H2O Wystarczy Kropla i że robiłam na bank milion innych rzeczy, do których w przeszłości bym się po prostu nie przyznała. Ciekawa jestem, czy wy też macie jakieś wstydliwe hobby albo ulubiony zespół z przeszłości, do którego przez jakiś czas się nie przyznawaliście, bo uważaliście, że to siara. Także dajcie znać. Następną rzeczą, z której zdałam sobie sprawę stosunkowo niedawno, co jest smutne, bo pewnie ułatwiłoby mi to życie, gdybym miała o tym świadomość wcześniej. No ale tą rzeczą jest to, że teraz wiem, że zadawanie pytań nie oznacza, że jestem głupia. Możecie się śmiać lub nie. Ale kiedy byłam młodsza, to zadawanie pytań było dla mnie horrorem. Ja nie zadawałam pytań nawet, kiedy czegoś nie rozumiałam, bo wydawało mi się, że wszyscy pomyślą, że jestem głupia. I teraz, jak sobie o tym myślę, to kto wie, może nawet całe moje życie by się potoczyło inaczej, gdybym pytała na matmie o coś, czego nie rozumiałam. Może byłabym teraz programistką albo inżynierką, a może studiowałabym biznes i zarządzanie i byłabym businesswoman, kto wie. Mogłabym teraz wieść totalnie inne życie, gdyby nie mój głupi, paraliżujący lęk przed zadawaniem pytań. No pewnie, teraz wiem, że to było głupie i prowadziło do wielu nieporozumień i wielu dwóch z matmy, fizyki i chemii, gdy zamiast poprosić o wyjaśnienie zagadnienia, którego ja nie rozumiałam, milczałam jak reszta klasy, myśląc, że po prostu ja jestem jedyną osobą na 30, która nie wie, o co w tym chodzi. No, później przyszedł sprawdzian i laski sypały się jak z rękawa, więc teraz wiem, że nie byłam jedną osobą, która toczyła w sobie walkę pod tytułem zapytać i wyjść na głupka, czy nie zapytać i najprawdopodobniej zawalić materiał. Więc kto by pomyślał, że istniała wtedy też trzecia opcja, czyli zapytać i wyjść na bohatera wszystkich innych nierozumiejących, lecz nie pytających. Teraz jestem starsza i wydaje mi się mądrzejsza. I uważam, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
I w ten oto sposób przechodzimy do ostatniej pozycji na mojej dzisiejszej liście. Mówię dzisiejszej, czyli tej podcastowej, bo moja pisana lista ma o wiele więcej punktów. Gdybym jednak zdecydowała się je wszystkie tutaj umieścić, no ten odcinek trwałby o wiele, wiele dłużej. Okej, ostatnim faktem jest to, że jarają mnie praktyczne rzeczy. Tutaj będzie krótko. Wydaje mi się, że w życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, kiedy to nie myśl o piątkowej imprezie do białego rana wywołuje dreszcze rozkoszy, tylko takie rzeczy jak nowy odkurzacz, suszarka do ubrań, rumba, mop parowy, ściereczki z Wiledy, czy nowa gąbka do mycia naczyń. Ja nigdy nie myślałam, że będę osobą, którą jarają takie rzeczy, ale teraz złapałam się na tym, że polecam moim wszystkim znajomym moje odkrycie roku 2021, czyli golarkę do ubrań. Jeżeli jeszcze nie znacie tego absolutnie niesamowitego urządzenia, to wygooglujcie to sobie, bo gwarantuję wam, że jak już zaczniecie golić ubrania, to już nigdy nie przestaniecie. Ja dzięki swojej golarce do ubrań, o której notabene dowiedziałam się od szafy sztywniary na Instagramie, ja uratowałam masę swoich ciuchów, które spisałam na straty i w których chodziłam tylko po domu. Wydaje mi się, że każdy z nas ma takie ciuchy, które bardzo lubi i które są już w jakimś stopniu znoszone na tyle, że nie nadają się do tego, żeby pokazać się w nich publicznie, ale żal mu ich wyrzucić, więc trzymasz je w domu z nadzieją na jakiś cud. I właśnie golarka do ubrań jest tym cudem. Bo ta golarka uratowała moje swetry, spodnie materiałowe, a nawet płaszcz, który zaczął mi się kulkować w miejscu, gdzie noszę torebkę. Ja bardzo lubiłam ten płaszcz, ale przestałam w nim chodzić, bo po prostu wyglądał nieestetycznie, wrzuciłam go do szafy, a ta golarka po prostu dała mu drugie życie. Więc serio, polecam ją wszystkim tym, którzy chcą odnowić swoje ciuchy niskim kosztem. I tyle. Słuchajcie, podsumowując więc mój dzisiejszy odcinek, w jednym zdaniu, a właściwie w kilku słowach, powiem, że 30 to nie taki diabeł straszny, jak go malują. Dajcie znać, jak wy wkroczyliście w 30 i czy mieliście jakieś większe refleksje związane ze zmianą kodu na 3 z przodu. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia!